Cześć. Dzisiaj ponownie, po długiej przerwie, gościmy w murach Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu. Jesteśmy tu dlatego, że znajduje się tutaj nie lada gratka dla wszystkich fanów broni pancernej, a mianowicie niemiecki czołg Leopard 1 i to on będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Serdecznie zapraszam. W 1955 roku Republika Federalna Niemiec za zgodą mocarstw zachodnich rezygnuje z polityki demilitaryzacji i rozpoczyna proces odtwarzania sił zbrojnych. W ten sposób powstaje Bundeswehr. Jasnym jest, że jej nieodłącznym elementem będą wojska pancerne. Stąd do Niemiec w szybkim tempie spływają stosunkowo duże ilości amerykańskich czołgów M47 i M48, które to mają być jednak wozami przejściowymi, bo Niemcy podjęli po raz pierwszy od II wojny światowej decyzję o tym, że skonstruują nowy pojazd i będą go produkować u siebie. I co ciekawe, wóz ten miał pójść zupełnie inną ścieżką niż ta, którą zdawały się wytyczać niemieckie konstrukcje pancerne końca II wojny światowej. W listopadzie 1956 roku przyjęto założenia konstrukcyjne pod nowy niemiecki pojazd. Miał się on charakteryzować przede wszystkim bardzo wysoką manewrowością, siłą ognia opartą o armatę kalibru minimum 90 mm oraz, co ciekawe, stosunkowo niską osłoną pancerną, bo założono, że pancerz miał chronić pojazd jedynie przed pociskami kalibru 20 mm. Skąd taka decyzja? Były dwa argumenty. Pierwszym był taki, że ten pojazd musi być stosunkowo lekki. Założono, że nowy niemiecki czołg ma mieć masę pomiędzy 30 a 40 tonami. I było to związane z większością, znośnością większości ówczesnych mostów europejskich. Drugi argument był troszeczkę innego rodzaju. Zdecydowano, że w odwiecznym wyścigu pomiędzy pociskiem a pancerzem zwycięstwo odniesie ten pierwszy, pocisk. I dlatego bierna osłona pojazdu traci zasadniczo na jakimś takim bardzo dużym znaczeniu. Decydowano, że o przetrwaniu pojazdu na polu walki będzie decydowała jego wysoka manewrowość oraz duża siła ognia. Co ciekawe, bardzo podobne poglądy na konstrukcję nowych wozów bojowych mieli Francuzi i Włosi. Dlatego też w 1957 roku do programu decydują się przystąpić właśnie ci pierwsi, a w 1958 roku status obserwatora w programie przyjmują Włosi. Początkowo po stronie niemieckiej do rywalizacji stanęły trzy konsorcja. Na czele konsorcjum A stanęło Porsche, Mack oraz Luther & Young. Konsorcjum B reprezentował Rheinmetall and Hanomag oraz Rurstal. Na czele konsorcjum trzeciego stanęła firma Borgward. Na późniejszym etapie do konkursu przystąpili Francuzi, którzy stworzyli czwarte konsorcjum z firmą AMX z Easy Le Moulinu na czele. Oprócz tego w ramach całego projektu miały powstać dwie wieże, dwie konstrukcje wież. Pracowały nad nimi dwie niemieckie firmy, Rheinmetall i Wegmann. W sumie stworzyły one aż 32 projekty tych wież. Swoją wieżę opracowali również Francuzi. Założenie miało być takie, że każda z tych wież miała pasować na każdy kadłub stworzony w ramach konkursu. Najszybciej z całej konkurencji odpadła firma Borgward. Zaprezentowała ona bowiem awangardową, wręcz futurystyczną konstrukcję, która była niemożliwa do realizacji w założonych realiach finansowych oraz czasowych całego projektu. Pierwsze dwa prototypy pojazdu konsorcjum A były gotowe wiosną i latem 1960 roku. Były to wozy o masie 33 ton, uzbrojone w armatę kalibru 90 mm, napędzane przez silnik Daimler-Benz MB837A o mocy 620 koni mechanicznych. Cały pojazd przemieszczał się na 7 parach niezależnie zawieszonych na wałkach skrętnych kół. Kierowca znajdował się po lewej stronie pojazdu, po prawej stronie pojazdu znajdował się magazyn amunicyjny.
Pierwszy prototyp przygotowany przez konsorcjum francuskie był gotowy we wrześniu 1960 roku. Był to pojazd o masie 32,5 tony, który poruszał się na 5 parach niezależnie zawieszonych kół nośnych. Jego napędem był silnik Sofam 12GS o mocy 720 koni mechanicznych, a głównym uzbrojeniem francuska armata kalibru 105 mm. Drugi prototyp został ukończony w lipcu 1961 roku. Pierwszy prototyp konsorcjum B był gotowy do prób we wrześniu 1961 roku. I był to pojazd, który zawierał w sobie kilka dość ciekawych, nowoczesnych rozwiązań. Można do nich zaliczyć chociażby hydropneumatyczne podwozie czy hydrauliczny naciąg gąsienic. To wszystko spowodowało, że pojazd jednak względem tego trochę bardziej konserwatywnego wozu przygotowanego przez konsorcjum B niósł z sobą większe ryzyko, a więc nie cieszył się takim dużym powodzeniem w kręgach decyzyjnych niemieckich jak pojazd grupy A. Na prototypach wypróbowano kolejne wieże konstrukcji Rheinmetalla i Wegmana, uzbrojone najpierw w armatę kalibru 90 mm, którą wkrótce zdecydowano zamienić się na armatę kalibru 105 mm. W związku z faktem, że projektowana przez Rheinmetalla armata tego kalibru okazała się być konstrukcją wymagającą dopracowania, ostatecznie Niemcy zdecydowali się na dostosowanie czy przygotowanie dla swojego nowego czołgu modernizacji brytyjskiej armaty L7 kalibru również 105 mm. Po zakończonym w kwietniu 1962 roku cyklu prób podjęto decyzję o tym, że do produkcji wejdzie wariant przygotowywany przez konsorcjum A. Dlatego też zamówiono kolejnych 26 wozów drugiej fazy prototypowej, które względem pojazdów pierwszej serii zostały zmodyfikowane. Po pierwsze wymieniono w nich silnik. Tym silnikiem stał się Daimler-Benz 838 o mocy 830 koni mechanicznych. Pogrubiono pancerz wieży do 70 mm, wymieniono wyposażenie pojazdu w środku, a masa całego wozu wzrosła do 36 ton. Ale dla pewności zdecydowano się zamówić również 6 prototypów pochodzących z konsorcjum B. Ostatecznie jednak, ze względów finansowych, powstały tylko 2 pojazdy tego typu. Jak już Wam wspominałem, podjęto decyzję o tym, że głównym uzbrojeniem nowego pojazdu ma się stać brytyjska armata L7 kalibru 105 mm. Tą decyzję podjęto pod koniec 1962 roku i okazała się być ona brzemienna w skutki. Bo o ile o problemach z działem Rheinmetalla już Wam opowiadałem, to przecież w grze pozostawała konstrukcja francuska. Więc dlaczego wybrano armatę brytyjską, a nie przygotowywaną w ramach tego samego projektu, no i właściwie udaną i gotową armatę francuską? Powody były chyba zasadniczo dwa. Po pierwsze, chciano doprowadzić do unifikacji uzbrojenia stosowanego w czołgach zachodnich. Wynikało to z faktu, że tej armaty używali Brytyjczycy chociażby w późniejszych wersjach swojego Centuriona i tą armatę L7 zdecydowali się wybrać Amerykanie na uzbrojenie swojego nowego czołgu M60. Z drugiej strony, drugim argumentem, który zadecydował o wyborze brytyjskiej L7, była zdecydowanie szersza gama pocisków używana do tej armaty w porównaniu do armaty francuskiej. Ta decyzja, jak już Wam mówiłem, okazała się być decydująca w związku z uczestnictwem Francuzów w całym programie. Wybór armaty był gwoździem do trumny tej międzynarodowej współpracy i w 1963 roku Francuzi opuszczają projekt, koncentrując się na samodzielnym dopracowaniu własnego pojazdu, no czego efektem będzie powstanie wozu AMX-30. Próby prototypów drugiej fazy były niezwykle intensywne. I zanim się one jeszcze zakończyły, już w styczniu 1963 roku zamówiono pierwszych 50 pojazdów seryjnych, które przekazano do Instytutu Badawczego nr 91 oraz Szkoły w Minster. Pierwsza prezentacja publiczna wozów nowego typu miała miejsce w lipcu 1963 roku, a na przestrzeni 1963 i 1964 roku trwały intensywne próby porównawcze nowej niemieckiej konstrukcji z prototypami czołgów sojuszników, które no właśnie były również w trakcie prób, czyli mowa tutaj o AMX-30, brytyjskim Chieftainie czy amerykańskim M60. W 1965 roku nowy niemiecki pojazd otrzymał zielone światło i rozpoczęto jego produkcję seryjną. Nowy niemiecki pojazd otrzymał nazwę Leopard, co było oczywistym nawiązaniem do nazewnictwa czołgów niemieckich z końca II wojny światowej. No to moi drodzy, po tej genezie
nie pozostaje nam nic innego, jak odpalić Leoparda. Jedziemy. Dawaj! Leopard 1 jest jednym z tych pojazdów, którego cykl życia się jeszcze nie skończył. Od początku lat 60. do dnia dzisiejszego jest używany w wielu armiach na świecie. Dlatego opisanie go jest stosunkowo trudnym zajęciem. I omawiając konstrukcję, będziemy omawiali konstrukcję tego pojazdu, który jest bezpośrednio koło nas, czyli Leoparda 1 BE, wariantu belgijskiego. O tym, jak wyglądały wcześniejsze wersje, opowiemy Wam w momencie, w tej części filmu, gdy będziemy mówić po prostu o innych wersjach tego pojazdu. Nasz bohater, Leopard 1, to pojazd o klasycznym układzie konstrukcyjnym, z przedziałem kierowania z przodu, bojowym w środku i napędowym z tyłu pojazdu. Kadłub wykonany ze spawanych, walcowanych płyt pancernych. Wieża w pierwszych wariantach do A4 odlewana, później spawana. Sam pojazd dysponował zabezpieczeniem pancernym na poziomie wozów końcówki II wojny światowej, takich jak T-34-85, Sherman czy Panzer IV, więc niewątpliwie pancerz nie był jego najmocniejszą stroną. Przednia dolna płyta Leoparda pochylona pod kątem 50 stopni ma grubość 50 mm. Górna nachylona pod kątem 84 stopni ma 70 mm grubości. Zapewne zwrócił Waszą uwagę ten charakterystyczny rząd 20 X-ów znajdujących się na przednim pancerzu. To po prostu nakładki, które zakładało się zamiast gumowych nakładek na gąsienicach po to, by zwiększyć przyczepność wozu w trudnych warunkach terenowych. Po prawej stronie pojazdu stanowisko kierowcy. Obserwuje ją teren przez 3 nieruchome peryskopy. Jeden z nich środkowy można wymienić na urządzenie noktowizyjne. Do jego stanowiska prowadzi pojedynczy, odchylany na lewo właz. Po lewej stronie pojazdu znajdował się główny magazyn amunicyjny. Tam w stelażu znajdowały się 42 pociski. Maska działa grubości 100 mm chroni jarzmo armaty głównego uzbrojenia Leoparda 1, czyli 105 mm armaty L7A3 brytyjskiej konstrukcji budowanej na niemieckiej licencji. Więcej o tej armacie powiemy Wam na wieży i w środku pojazdu, ale w tym momencie chciałbym zwrócić na kwestię osłony termicznej. Bo Leopard 1 był jednym z pierwszych wozów, na których to rozwiązanie zastosowano. A dzięki temu zwiększała się celność samego działa, ponieważ ta osłona termiczna powodowała, że lufa działa stygła w sposób równomierny, niezależnie od warunków atmosferycznych. W jarzmie działa dwa otwory.
Ten, który jest otwarty, to otwór zsynchronizowanego z działem karabinu maszynowego w tej wersji FN Mag kalibru 7,62. Po prawej stronie znajdowała się luneta celownika optycznego pomocniczego, o którym opowiem Wam w środku pojazdu. Wieża ma pancerz o grubości 60 mm, nachylony pod kątem 30 stopni. Dwie cechy charakterystyczne, które w tym miejscu zwracają uwagę, to po pierwsze stalowy czop, który umożliwia jej demontaż i podniesienie do góry, a drugi to przyspawany fragment pancerza, który w pierwszych wersjach krył w sobie jeden z obiektywów dalmierza stereoskopowego, który był pierwszym urządzeniem celowniczym w pierwszych wariantach pojazdu. Dalej charakterystyczny dla trzeciej serii produkcyjnej zaczep, przy pomocy którego można było przenosić pojazd i ładować na przykład na transport morski. Później na bocznej płycie kadłuba wlot powietrza do przedziału załogi. Bezpośrednio za wlotem znajdował się filtr cząstek, który oddzielał ewentualne pyły i zanieczyszczenia i uniemożliwiał ich dostanie się do środka, ale równocześnie z tym wlotem było połączone działanie systemu ochrony przed bronią masowego rażenia. W momencie wykrycia zagrożenia bronią ABC system był przełączany w tryb ochrony przed tąże. Działał wtedy na zasadzie podciśnienia, uniemożliwiając dostanie się do środka pojazdu zagrożeń dla załogi. Sam bok kadłuba nachylony pod kątem 40 stopni ma grubość 40 mm. Bezpośrednio za podwoziem znajduje się pionowa płyta o grubości 35 mm. Zwróćcie uwagę na te miejsca, gdzie można było zamontować za pośrednictwem gumowych podkładek dodatkowe ekrany pancerne. Jeżeli mowa o ekranach, to widzicie, że samo podwozie osłonięte jest przez gumowo-metalowy fartuch, a konkretnie metalowe płyty o grubości 30 mm oblane gumą, które chronią podwozie na całej jego długości. Dalej na kadłubie widać jedną długą skrzynkę, która służy do przechowywania pomocniczych narzędzi saperskich. W pierwszych wersjach czołgu przewożone były i mocowane były bezpośrednio na pancerzu pojazdu. W późniejszych wersjach stworzono specjalną skrzynkę. Kolejna skrzynka, w niej przechowywano m.in. kable rozruchowe, no i jeszcze wieża, o której zapomniałem, a widać na niej dwa niezwykle charakterystyczne elementy. Po pierwsze, okrągły otwór, przy pomocy którego po pierwsze ładowano amunicję do środka pojazdu, jak i istniała możliwość usunięcia zużytych niepotrzebnych łusek. Powyżej bateria czterech granatów dymnych kalibru 76 mm, które były obsługiwane z wnętrza pojazdu. Można było użyć ich albo pojedynczo, albo całą salwą. Dalej z tyłu wieży charakterystyczny kosz, który służył do przewożenia wyposażenia osobistego załogi. Elementy, których nie widzicie, opiszemy Wam, jak będziemy już wyżej. No i na samym końcu tyłu kadłuba, charakterystyczny grill, to oczywiście wydech całego pojazdu. Podwozie Leoparda 1 to 7 par kół wykonanych ze stopów lekkich z gumowymi bandażami. Każde z nich zawieszone niezależnie na wałkach skrętnych za pośrednictwem wahacza. I wszystkie za wyjątkiem czwartej i piątej pary dodatkowo amortyzowane przez amortyzator hydrauliczny. Gąsienica podtrzymywana na trzech parach rolek. Sama gąsienica jest łącznikowa, poszczególne jej elementy łączone przy pomocy dwóch sworzni metalowo-gumowych. Sama gąsienica o szerokości 53 cm i pojazd dzięki tej szerokości gąsienicy wywiera nacisk jednostkowy na grunt na poziomie 0,85 kg na centymetr kwadratowy. Koło napędowe znajduje się z tyłu pojazdu, napinające z przodu. No i właśnie ten układ z kołem napędowym z tyłu no jest jednym z kluczy do zwartej, niskiej sylwetki całego czołgu. Dolna płyta pancerza pochylona pod kątem 14 stopni ma grubość 30 mm. W tej skrzynce przechowywano narzędzia, przy pomocy których naprawiano gąsienice i elementy układu napędowego. Dalej widoczny uchwyt, który podtrzymywał armatę w momencie, kiedy czołg przechodził w tryb marszowy, czyli po prostu wieżę odwracano do tyłu. Dalej charakterystyczna okrągła skrzynka, w której która gwarantowała dostęp
do telefonu umożliwiającego kontakt między piechotą oraz załogą pojazdu. Oczywiście zaczepy umożliwiające wniesienie wywozu na przykład na statek. No i zaczepy tutaj puste, ale oryginalnie służyły do przewożenia zapasowych nakładek gumowych na gąsienicę. No to zapraszam na górę. No i mamy stelaż. Stelaż, o którym wspominałem Wam już na dole. W jego wnętrzu przewożono rzeczy osobiste załogi, ale mamy trzy dodatkowe skrzynie. Te dwie skrzynie po boku służyły do przewożenia elementów wyciora, natomiast centralna skrzynka w pierwszych wersjach pojazdu służyła do przewożenia szperacza XSW-30U, który oprócz tego, że pracował w świetle widzialnym, to również miał możliwość oświetlania terenu w świetle podczerwonym i montowany był z przodu wieży nad działem, co pokażę Wam miejsce montażu, jak przejdziemy dalej. A teraz, żeby móc zobaczyć, co jest na pozostałej części górnej płyty, musimy przesunąć wieżę. Dobra, wystarczy. Stoimy na górnej płycie. Ma ona 25 mm grubości. Bezpośrednio pod moimi stopami siatka, dzięki której dostaje się powietrze do układu chłodzenia całego czołgu. Pod układem chłodzenia skrzynia biegów. Przez ten podłużny otwór inspekcyjny uzupełniamy smary w skrzyni biegów. Przez okrągły znajdujący się po mojej prawej uzupełniamy chłodziwo. Po dwóch bokach kadłuba dwa charakterystyczne otwory kryjące wlewy paliwa. Dwie podłużne maskownice znowu gwarantują dostęp powietrza do komory silnika. W mocowaniach, które tutaj widzicie w centralnej części kadłuba, mocowano urządzenia służące do napinania gąsienicy. W dwóch stronach wieży dwa kwadratowe włazy, które gwarantowały dostęp do filtrów paliwa. Sercem układu napędowego jest 10-cylindrowy silnik MTU MB838 CAM500 o mocy 830 koni mechanicznych, co gwarantowało pierwszym wersjom Leoparda moc jednostkową na poziomie 20,8 konia mechanicznego na tonę. Silnik, przekładnia oraz układ chłodzenia stanowiły jeden blok, który dzięki montażowi na szybkozłączach można było wymienić w 20 minut. Zgromadzone w zbiornikach prawie 1000 litrów paliwa powinno pozwolić na przejechanie 600 km po drogach. Prędkość maksymalna na drodze to 65 km na godzinę. Na szczycie wieży dwa włazy, oba jednoczęściowo odchylane do tyłu. Po lewej miejsce zajmował ładowniczy, po prawej do wozu dostawał się celowniczy i dowódca. Oba włazy wyposażone w mocowanie, w których można było umieścić karabin maszynowy w wariancie belgijskim FN Mag kalibru 7,62 mm. Ładowniczy do dyspozycji miał dwa nieruchome peryskopy. Dowódca tych peryskopów miał 8 nieruchomych i panoramiczny przyrząd dowódcy TRP-5A, o którym opowiem Wam w środku pojazdu. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że zarówno jeden z nieruchomych peryskopów, jak i przyrząd panoramiczny dowódcy są podniesione do góry na specjalnych cokołach, co jest cechą charakterystyczną dla wariantu belgijskiego, a związane jest z faktem, że znowu elementem, który umożliwia rozpoznanie dość łatwo tej wersji od pozostałych późniejszych modernizacji Leoparda, jest ten znajdujący się przede mną charakterystyczny kształt nadbudówki kryjącej serce układu kierowania ogniem tego wozu. Po prawej lustro termowizora, po lewej celownika optycznego. Co charakterystyczne, w momencie oddania strzału urządzenia optyczne zamykała specjalna migawka na 0,25 sekundy, po to, by nie oślepić użytkownika. Jak widzicie, można również te urządzenia wrażliwe przecież na ewentualny ostrzał zasłonić pancernymi przesłonami, kiedy nie są potrzebne. Z przodu na jarzmie działa po jego lewej stronie można było zamontować wspomniany przeze mnie szperacz, którego używano zarówno we wcześniejszych wariantach wozu jako szperacza światła dziennego oraz podświetlacza promieni podczerwonych. Dwie anteny to anteny dwóch radiostacji używanych w pojeździe. Najczęściej były to radiostacje SM75. Pomiędzy nimi jeden z elementów systemu kierowania ogniem, czyli czujnik wiatru. Czas zejść do środka pojazdu.
No i jesteśmy we wnętrzu Leoparda 1. Ja siedzę na stanowisku dowódcy. Jednak zanim zaczniemy omawiać zadania poszczególnych członków załogi oraz wyposażenie wnętrza wieży, to przez chwilę po prostu przysłuchajmy się temu, co słyszy czołgista w momencie, kiedy pracuje silnik i wszystkie elementy elektryczne wozu. Dowódca do obserwacji terenu wokół wozu dysponował 8 nieruchomymi peryskopami, ale jego głównym przyrządem był przyrząd panoramiczny TRP-5A, który miał powiększenie w zakresie od 3x4 do razy 20 regulowane w sposób płynny. Sam przyrząd gwarantował również możliwość ewentualnego strzelania z armaty w momencie włączenia trybu automatycznego, co wykonywano przy użyciu panelu sterującego tym urządzeniem. Wtedy dopiero można było być pewnym, że linia celowana będzie zgodna z ustawieniami armaty. Co można dodatkowo było zrobić przy pomocy panelu sterowania tym urządzeniem panoramicznym? Oprócz włączenia go w tryb automatyczny lub w tryb ręczny, można było włączyć możliwość regulacji ustawienia w pionie góra-dół, co regulowało się pokrętłem znajdującym się z boku. Dodatkowo można było wskazać przyrządowi, jakim rodzajem amunicji będzie strzelane, co powodowało jakby przestawienie siatki, uwzględniając parametry balistyczne poszczególnych pocisków. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, pokrętło znajdujące się na dole umożliwiało obrót całego urządzenia panoramicznego o 360 stopni. Dodatkowo można było jeszcze to urządzenie wymienić na urządzenie noktowizyjne B171. I co charakterystyczne, w pierwszych wersjach czołgu, zanim pojawiła się kamera termalna, wtedy strzelanie z wozu w warunkach nocnych przy użyciu noktowizora mógł wykonywać tylko i wyłącznie dowódca pojazdu, korzystając z tego urządzenia. Jeżeli mowa już o strzelaniu nocnym, to można było używać w pierwszych wersjach do strzelania szperacza montowanego na wieży w miejscu, którym Wam pokazywałem. I mechanizm wtedy wyglądał w ten sposób, że jeden z czołgów podświetlał światłem widzialnym przeciwnika, pozostałe prowadziły ogień i robił to tylko, powiedzmy, na czas jednej salwy. Potem podświetlenie celu tym światłem przejmował inny pojazd, by utrudnić wykrycie i porażenie swoich wozów. Zasięg skuteczny ognia w warunkach nocnych wynosił 1200 metrów. Po prawej stronie dowódca, jak widzicie, miał sporo ustrojstwa do obsługi. Po pierwsze, między przyrządem panoramicznym a ścianą wieży znajdował się panel wyboru amunicji, którą dowódca miał używać w momencie, kiedy to on decydował o oddaniu strzału. Poniżej niego znajdował się wskaźnik dalmierza laserowego, a ta duża szara kolumna, która zajmuje tutaj sporo miejsca, to jest napęd hydrauliczny całej wieży. Wolant, jak łatwo się domyślić, służył do obsługi obrotu armaty oraz podnoszenia, opuszczania działa. Obrócę się troszeczkę, żeby Wam pokazać z drugiej strony. Tutaj panel dowódcy sygnalizujący mu gotowość poszczególnych elementów, czy to hydrauliki, czy to samego działa. Dowódca obsługiwał również dwa radia SM25, znajdujące się w wozie. Tutaj akurat ich nie ma, są wymontowane. Te radia w warunkach optymalnych gwarantowały zasięg do 35 km. Kolumna znajdująca się za plecami dowódcy służy do opuszczania, otwierania, zamykania włazu, przy pomocy którego on i celowniczy dostaje się do środka pojazdu. Znajduje się na stanowisku ładowniczego. Jego podstawowym zadaniem było uzupełnianie amunicji w dziale oraz w karabinie maszynowym. Do swojej dyspozycji miał 13 pocisków znajdujących się w stelażach, tutaj bezpośrednio obok niego w magazynie podręcznym. W wypadku skończenia amunicji z tego magazynu po kolejne pociski musiał sięgać w głąb do głównego magazynu znajdującego się pod działem w przedniej części pojazdu. On równocześnie uzupełniał amunicję w sprzężonym z działem karabinie maszynowym FN MAG. Skrzynki amunicyjne znajdowały się też przed nim.
Najważniejsze dwa urządzenia, których używał ładowniczy, to po pierwsze panel przy pomocy dawał znać o tym, że działo jest gotowe lub nie do strzału, oraz panel, który po pierwsze, pierwszy przycisk włączał oddymianie z komory działa oraz z komory karabinu maszynowego i dwa kluczowe przyciski dla bezpieczeństwa ładowniczego, ponieważ to on był odpowiedzialny za usuwanie ewentualnych zacięć czy awarii, które mogły zdarzyć się obu typom uzbrojenia. No i analogiczny panel znajdował się również u celowniczego. Te dwa przyciski uruchamiały stabilizację działa oraz układ hydrauliczny obrotu wieży. No i teraz, aby te układy ostatecznie zadziałały, to zarówno przyciski w panelu ładowniczego, jak i przyciski w panelu celowniczego musiały być włączone. W ten sposób ładowniczy zapewniał sobie bezpieczeństwo ewentualnej pracy przy uzbrojeniu głównym i uzbrojeniu pomocniczym. Głównym uzbrojeniem Leoparda 1 jest budowana na brytyjskiej licencji armata L7A3 kalibru 105 mm. Budowana oczywiście na licencji w Niemczech. Działo to wyposażone było w półautomatyczny zamek, który otwierał się od razu po oddaniu strzału. Pracowało ono w zakresie od minus 9 do plus 20 stopni. Pierwsze wersje wodzów prowadziły ogień przy pomocy stereoskopowego dalmierza, a od 1975 roku zaczęły być wyposażane w stabilizację uzbrojenia głównego. Przy czym, co charakterystyczne, ten stabilizator uniemożliwiał prowadzenie ognia pojazdu w trakcie ruchu i oddanie strzału było możliwe jedynie z krótkich przystanków. Wraz z wprowadzeniem stabilizacji Belgowie postanowili zmodernizować własne pojazdy, wprowadzając pierwszy system kierowania ogniem. Był to system oparty na amerykańskim urządzeniu firmy Honeywell, a tutaj tworzony przez belgijską firmę Sapka na licencji. Co się na ten system składało? Zamontowano nowe urządzenie optyczne w charakterystycznej nadbudówce, którą pokazywałem Wam na górze pojazdu. Wykorzystywała ona prawą niszę wieży i zintegrowany z nią był dalmierz laserowy. Dodatkowo na rzecz całego systemu pracowało 7 automatycznych czujników, które mierzyły prędkość wiatru, temperaturę amunicji, przechyły pojazdu, poziome i pionowe. I te informacje były przekazywane do komputera balistycznego. Ten komputer balistyczny uwzględniał wszystkie te elementy i samemu celowniczemu wyświetlał miejsce, w którym należało skierować armatę. I jedynym zadaniem celowniczego było zgranie tego krzyża wyświetlonego przez system celowniczy z nastawami, które widział w układzie optycznym, a następnie oddanie strzału. W latach 80. w ramach modernizacji tych wozów do wariantu A5BE zmodernizowano również system kierowania ognia, dodając do kanału optycznego również kanał termowizyjny oraz modernizując komputer balistyczny. Znajduje się na stanowisku celowniczego. To on w pierwszym rzędzie jest odpowiedzialny za obsługę uzbrojenia głównego. Podstawowym przyrządem celowniczym jest urządzenie optyczne i termowizyjne, którego niestety okular jest wyciągnięty. Celowniczy może tym przyciskiem zmienić tryb z termowizyjnego na klasyczny optyczny. Okular znajdujący się obok należy do pomocniczego urządzenia celowniczego TZP-1A, które dysponowało powiększeniem razy 8 i razy 12 i z którego można było prowadzić ogień maksymalnie na dystansie do 1000 metrów. Powyżej znajdowały się dwie wajchy, przy pomocy których można było otwierać zasłony pancerne chroniące wrażliwą na ostrzał optykę, które pokazywaliśmy Wam na wieży. Bezpośrednio pod przyrządami optycznymi znajdował się komputer balistyczny przeliczający dane pochodzące ze wszystkich automatycznych czujników. Ten komputer był, no i pozostał komputerem analogowym. Równocześnie celowniczy może tutaj wskazać, jaki rodzaj pocisku ma zostać, jaki będzie załadowany, co wpływa na nastawy, które komputer wprowadza bezpośrednio na działo. No i wolant, przy pomocy którego można było
przesuwać wieżę prawo, lewo oraz sterować działem dół i w górę. Co warte podkreślenia, pod prawą ręką, pod prawym wolantem sterowania znajduje się przycisk zabezpieczający, który uniemożliwiał przypadkowe ruszenie wieży i samego działa. Trzeba było najpierw zwolnić sam przycisk i dopiero wtedy możliwy był ruch wieży lub samego działa. Oprócz tego w momencie awarii układu hydraulicznego wieży można było wieżę przemieszczać w sposób ręczny, mechanicznie, a wskazanie, a jakby orientację celowniczego, gdzie w danym momencie znajduje się wieża względem pojazdu, ułatwia ten duży, podświetlony w tym momencie na czerwono dzięki działającej elektryce wskaźnik. Po prawej stronie ważny panel kontroli, przy pomocy którego, analogicznie jak w wypadku stanowiska ładowniczego, można było włączyć stabilizację, elektrykę oraz hydraulikę całego pojazdu. To pokrętło bezpośrednio po mojej prawej stronie to blokada obrotu działa. Spróbuję przejść na stanowisko kierowcy, bo operator powiedział, że nie dam rady. No i co, Piotruś? No, żebyś nie myślał, że się nie da. Znajduję się na stanowisku kierowcy. Jak widzicie, jak już wspominałem, ma on do dyspozycji trzy nieruchome przyrządy obserwacyjne. Ta pozycja, którą kierowca zajmuje, jest właściwie taka, no, w tym ustawieniu chyba fotela półsiedząca. Siedzę tutaj co prawda krótko, ale stosunkowo wydaje mi się wygodna. Kierowca obserwuje teren za pomocą trzech nieruchomych peryskopów. Jak wspominałem, ten centralny można wymienić na urządzenie noktowizyjne. Samym pojazdem steruje przy pomocy wolantu. Jak mnie poinstruowano, lekki skręt w lewo to jeden wychył wolantu, mocniejszy wychył powoduje ostry skręt w lewo. I w drugą stronę jest analogiczne rozwiązanie na dwa jakby kliknięcia. Mamy dwa rodzaje ciasności skrętu. Pojazd posiada po prawej stronie pedał gazu, centralnie pedał hamowania. Kierowca do dyspozycji ma zestaw liczników analogowych, no i panel z wewnętrznej łączności pomiędzy członkami załogi. No, analogicznym panelem dysponuje każdy z członków załogi. Skrzynia biegów, cztery przełożenia do przodu, dwa przełożenia do tyłu. No i tu taka ciekawostka, bo jak popatrzylibyście sobie na tabliczkę tutaj znamionową, to przy czwartym biegu dopuszczalna prędkość maksymalna to 62 km. Natomiast wyraźnie użytkownik belgijski sygnalizuje tutaj kierowcy, że maksymalną prędkość, jaką w tym pojeździe powinien osiągnąć, to 50 km na godzinę. Bezpośrednio za moimi plecami znajdują się butle automatycznego systemu gaśniczego oraz bateria akumulatorów. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie urządzenia optyczne były wyposażone w filtry, które uniemożliwiały oślepienie użytkownika przez promień lasera. Słuchajcie, pogoda trochę nas pogoniła, w związku z czym ocenę nagramy no, w trochę innych okolicznościach niż zwykle, a więc znowu jesteśmy w środku pojazdu. No i mówiąc o pozytywach Leoparda 1, niewątpliwie należy wskazać na to, że był to pojazd bardzo dynamiczny i o dobrej dzielności terenowej. Rozwijał prędkość do 60 km na godzinę, a dzięki niskiej, zwartej sylwetce stanowił oczywiście trudny cel dla przeciwnika. Należy podkreślić, że w momencie wprowadzenia do służby jego uzbrojenie główne jak najbardziej odpowiadało standardom ówczesnego pola walki. Armata brytyjska L7 była no, klasą samą w sobie, a nawet dzisiaj, w dzisiejszych realiach, nadal z nowoczesną amunicją jest w stanie nawiązać walkę z czołgami podstawowymi. Co więcej, czołg był regularnie modyfikowany, w związku z tym kolejne generacje przyrządów celowniczych jak najbardziej przystawały do realiów, no i gwarantowały wysoką celność prowadzenia ognia przez ten pojazd.
Niewątpliwie dużo temu pojazdowi zawdzięczała armia niemiecka. To dzięki niemu udało się wyszkolić, stworzyć kadry dla odradzających się niemieckich wojsk pancernych i to dzięki temu pojazdowi udało się wypracować doświadczenia, które doprowadziły do powstania kolejnej niemieckiej konstrukcji, czyli Leoparda 2, który poszedł już zupełnie inną drogą. Dowodem na to, że ten pojazd był po prostu przyzwoity, jest fakt, że został zakupiony przez wiele krajów z Europy Zachodniej i do dzisiaj przez część z nich jest używany. Jako wady należy wskazać nade wszystko, wydaje mi się, chybioną koncepcję pojazdu. Położenie nacisku na manewrowość i siłę ognia kosztem opancerzenia nie było najlepszym rozwiązaniem. Niewielkie, wręcz symboliczne w realiach lat 60. 70. opancerzenie tego czołgu nie gwarantowało osłony przed ostrzałem z innych pojazdów tego typu, nawet powstałych równolegle z nim. Więc ochrona pancerna jako wada numer 1. Jako wadę numer 2 należy wskazać umiejscowienie głównego magazynu amunicyjnego. Ukryty tuż pod przednią płytą pancerną, w wypadku penetracji jej pociskiem, co przecież nie było wcale takie trudne, gwarantowało wybuch tej amunicji i śmierć wszystkich członków załogi. Ja więcej wad tego pojazdu nie znajduję. Jeżeli Wam przychodzą jakieś do głowy, to oczywiście liczę na to, że napiszecie o nich w komentarzach. A za ten odcinek bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję za poświęcony czas i proszę o lajki, subskrypcje, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. A jeżeli subskrybujecie, to pamiętajcie o dzwoneczku, który powiadomi Was o nowych materiałach publikowanych na naszym kanale. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają nas na naszym profilu Patronite, bo to dzięki Wam możemy dalej pracować, no i rozwijać nasz kanał, a bez Was no po prostu trudno nam sobie poradzić. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.